Panie ministrze, czy dzisiaj już tak naprawdę zaczyna się kampania, przynajmniej z pana perspektywy? Już wiadomo, że jest pan kandydatem z Warmii i Mazur. Jestem z tego bardzo dumny. Warmia i Mazury od dziecka w moim sercu. Każdy, kto śledzi moją aktywność publiczną, ale także prywatną, a może nawet przede wszystkim prywatną, zwłaszcza w tym wymiarze, co przed objęciem stanowiska wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wie o tym dobrze. No i cieszę się, że będę mógł wspomóc listę Prawa i Sprawiedliwości, pomóc w co najmniej utrzymaniu 5 mandatów z ostatnich wyborów. Taki jest nasz cel, minimum, a wierzę w to głęboko, bo lista jest bardzo dobra, że uda nam się ten potencjał powiększyć, tym bardziej, że jako dyplomowany politolog szacuję, że przynajmniej jeden z komitetów opozycyjnych nie przekroczy progu wyborczego, a tym samym jest realna szansa na zwiększenie liczby mandatów i pomogę w tym z całego serca, całym swoim zaangażowaniem, tak jak przez ostatnie 4 lata pomagałem głównie w sprawach resortowych mieszkańcom w Warmii i Mazur, głównie tam, gdzie moje serce najbliżej, czyli strażakom, druhom ochotnikom, bo zwiększaliśmy istotnie jako rząd Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo Polaków. Tak i w tej kampanii dam z siebie wszystko. Bardzo się cieszę, że dziś zaczynamy. Tu jest dość prosty schemat. 4 lata rządów, 4 pytania w referendum, a referendum dotyczy bezpieczeństwa. No i pierwszy od bezpieczeństwa jest 4. na liście. To się wszystko, proszę państwa, dobrze spina.